A ja teraz chciałem Państwu przypomnieć konkurs Polski Wynalazek 2013. To jest taki konkurs, który był organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i pierwszy program Telewizji Polskiej. Wtedy zwyciężył zespół profesora Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej. Oni przygotowali, skonstruowali tak zwane cyber oko. Takie cyber oko, proszę Państwa, pracuje w toruńskiej Fundacji Światło, a do swojej pracy wykorzystuje go wyjątkowa kobieta. Popatrzmy. Anio, od końca XV wieku znalazł się w pieczęci herbowej Torunia. Podobno od tamtego czasu chroni to miasto przed wszystkim, co złe. I któż by pomyślał, że 6 wieków potem, podczas naszej wizyty, spotkamy się z tym aniołem twarzą w twarz. I choć sama na te słowa reaguje z anielską skromnością, nie anioł, nie, to rodziny tych chorych wiedzą swoje. Pani Agnieszka to po prostu jest anioł. Sparaliżowani po udarach czy wylewach, w ich dokumentacji medycznej widnieje stan wegetatywny i nagle dzieją się rzeczy zupełnie niesamowite. Pamięta pan tą sytuację, kiedy pan się źle czuł i pokazywał pan, że ma problem z oddychaniem? No właśnie. To pokażemy, jak to było. I choć jesteśmy w Toruniu, ona jest bydgoszczanką, a wszystko zaczęło się w Gdańsku od profesora Andrzeja Czyżewskiego, który wymyślił cyberoko. To on wpadł na pomysł połączenia różnych zdobyczy techniki w jedno urządzenie, które umożliwi osobom takim jak pan Piotr kontakt ze światem. Cyberoko. Zdobywanie świata cyberoko zaczęło od zdobycia głównej nagrody w konkursie Polski Wynalazek Roku, konkursie organizowanym w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ja tak naprawdę nie myślałam, że w swoim życiu zawodowym doczekam takiego momentu, że właśnie będzie taka szybka diagnoza świadomości pacjenta i możliwość nawiązania z nim kontaktu. Cyberoko poprzez śledzenie wzroku i analizę miejsca na ekranie monitora, na które patrzy chory, otwiera na świat tych, których medycyna zamknęła opisem stan wegetatywny. Czyli wywnioskować możemy, że one nie słyszą, nie rozumieją, nie czują. Natomiast dzięki temu urządzeniu wiemy, że tak nie jest. Cyberoko już sprawia, że dzieją się rzeczy niesamowite. Po tym, jak za jego pomocą przemówił pewien młody pacjent, jego matka zabrała go z powrotem do domu. Bo ona myślała, że on, tak jak większość społeczeństwa, nie śpią, nic się nie dzieje. Nie, on żyje innym życiem troszeczkę. Piękne to było. Obsługa cyberoka wymaga jednak doświadczenia, sporej cierpliwości i takiego podejścia do chorych. Patrząc w oczy pani Agnieszka, wyzwala w tych pacjentach coś takiego, że oni po prostu reagują na to wszystko, co się dzieje. Oni się tego uczą po prostu od niej. Chciałabym wypić. Wynalazek ma służyć każdemu potrzebującemu. Naukowcy z Gdańskiej Politechniki nie chcą na nim zarabiać. Zmiany i ulepszenia, o które prosi pani Agnieszka, wprowadzają za darmo. Kobieta jest jak wino. W przyszłości cyberoko ma działać nawet na tablecie. Najpierw jednak jego skuteczność trzeba potwierdzić naukowo, ale to już się dzieje. Pani Agnieszka pisze na ten temat doktorat. Kontakt z tymi pacjentami to jest moje życie. Ja to lubię, ja traktuję ich zupełnie normalnie. To nie jest mój pacjent, to jest mój kolega, starszy, młodszy, ale mój kolega. I wystarczyłoby, żeby każdy z nas czuł i myślał podobnie, a świat stałby się niebem.